Siemaneczko, witajcie, tu Kifi, a to kolejny odcinek z Brawl Stars. No i tak, stwierdziłem, że skoro już na jednej legendzie, a mianowicie na Cordeliusie, wbiłem 25 rangę, chociaż oczywiście troszkę mi się tam spadło, ale jest 25 klasa, tak? O to chodzi, jest 25 klasa, no to stwierdziłem, że nie może tak być, że moja druga legenda, która była tak naprawdę moją pierwszą legendą, z Leon, nie ma 25 klasy. Dlatego dzisiaj dobijemy sobie 25 klasę na Leonie, a wy widzowie zostawcie teraz łapkę w górę i komentarz. Oczywiście, a do odebrania mamy jeszcze coś darmowego w sklepie i jak widzicie, zaraz wam jeszcze o tym powiem, zaraz do tego wrócimy, chwileczkę, mordeczki, zobaczcie co mamy tutaj. Dobrze, podwajacze PD jak najbardziej się przydadzą, ale nie wiem czy widzicie, 9000 puarków, dokładnie tak, 9000 puarków na moim koncie. No i cóż, otwieramy sobie startropiki. Otwieramy sobie, no ten startropik raczej nic ciekawego nam nie da, ale właśnie, potrzebujemy bardzo dużo monet. Dlaczego potrzebujemy bardzo dużo monet? No bo diament, jest diament, niestety nie mogę grać tak naprawdę w tym diamencie, bo brakuje mi zadymiarzy na 9 poziomie. Potrzeba aż 12 zadymiarzy na 9 poziomie, troszkę poulepszałem, ale brakuje mi jeszcze 4, z czego Nita ma 8 poziom, reszta ma 7 poziom, także potrzebujemy troszkę dużo kasy do tego, więc miejmy nadzieję, że będą nam lecieć pieniążki. No wiem, że normalnie wolałbym zadymiarza, nadal wolę zadymiarza, ok, ale nie będę się obrażał na monety, bo potrzebuję ich dużo. Podwajacze PD, ok, też jakby wpłyną na to, że będziemy mieć więcej star dropów, więc w porządku, ale no potrzebuję monet, punkty mocy do zadymiarza, no też się oczywiście przydadzą. O, epika mamy jakiegoś, zobaczymy co z epika i kredyty do maxa, no odblokowujemy sobie maxa oczywiście. Dobra, zróbmy speedrunning i tutaj zielony, 50 monet to nie jest za dużo. O, mityczny, czekajcie, może będzie legenda. Nie ma legendy, ale jest mityk. A co z mityka? Uwaga! Kredyty do maksa, tym razem 200, więc całkiem dużo. Dobrze, i kolejny startropik, to już zielony. Przebądźmy sobie przez to wszystko bardzo szybko. Dobrze, max, nie będziemy oczywiście kupować tego. No cóż, oczywiście mógłbym też kupić monety w sklepie. Możliwe, że sobie to zrobię, ale na ten... Chociaż w sumie, patrzcie, tutaj jest 1000 monet za 29. To jest chyba dobry deal. Oferta poziom w górę. Dobra, no miałem mówić przed chwilą, że tego nie zrobię, ale skoro to jest taki dobry deal... No, że za 29 monet jest 1000 monet, za 29 klejnotów, przepraszam bardzo, jest 1000 monet, no to chyba... No dobrze, no zróbmy to, kupmy to, bo to i tak tam się przyda. W takim razie kupujemy, potwierdzamy zakup, 1000 monet jak najbardziej, no bo przyda się. I co, będziemy ulepszać sobie, zaczniemy oczywiście od Nity. No bo ona jest najbliżej tego 9 poziomu i zobaczcie, praktycznie tylko na Nitę. Tylko na Nitę nas będzie stać, także Nita jest. No i brakuje nam jeszcze 3 zadymiarzy, także będziemy zbierać kasę, a tymczasem robimy to, o czym mówiłem. 23 klasa, do wbicia jeszcze 2, żeby była 25 i było na równi z Cordeliusem, a potem no zobaczymy, która legenda będzie taką moją main, chociaż już w sumie wybrałem, tak? Już w sumie wybrałem, że Cordelius jest takim troszkę moim mainem teraz, chociaż... No wiecie jak to jest, wiecie jak to jest, no zadymiarze trzeba zmieniać. Nie pamiętam co robi ten mój gadżet, ten lizak. Będę musiał sobie przypomnieć zaraz, ale idźmy na środek może. Nie wiem czy to jest najlepszy pomysł, tam jest ten Max. Oj nie, to nie było dobre, to nie było dobre. Nie wiem czy uda mi się to w miarę szybko zrobić tą 25 klasę, jeżeli nie to będę sobie po prostu robił dla was cięcia. Będę wbijał, no bo chciałbym, żeby to już było na moim koncie, naprawdę. Ale czemu ci ludzie w ogóle nie umierają? Wszyscy żyją jeszcze, 8, ale powiem wam, że długo strasznie się gra. No gram troszkę bezpiecznie, no bo nie chcę stracić pucharku, przede wszystkim mamy się poruszać do przodu. Więc troszkę gram jak taki nubek, kampię się w krzakach, bo nie mam też za dużo kryształów i to jest myślę dużym problemem. Ja mam walczyć z gościem, który tam ma 8 kryształków, ja mam jednego, no nie zebrałem, no to jest moja wina. O, nie, Edgar, Edgar, Edgar! Dobra, Edgar chociaż pokonany. Zużyłem wszystko, kliknąłem naraz, gadżet, ult, wszystkiego się przestraszyłem po prostu. O, Dynamite, który zaraz zginie sobie, jak najbardziej trzeba go pokonać. Ojejoj, dostał, ale uciekł. Dobrze, Dynamite nie żyje, to dobrze. O nie! Dobra, kurde, zginąłem, ale i tak będę miał chyba na plusie pucharki. No tak, zapomniałem, że ten gość jest w krzakach tutaj, nie wiem totalnie, ale dobra, plus 6 pucharków. Ważne, że lecimy do przodu, jakaś tam zwycięska pasa, niech się nabija przy okazji misję. 672 pucharki, no mamy jeszcze 28 pucharków do 24 klasy, no i potem jeszcze całą 24 klasę, więc... Jest trochę roboty do zrobienia na dzisiaj, jest trochę do zrobienia na dzisiaj, a nagrywam ten odcinek dosłownie dzień przed moim wyjazdem, bo wyjeżdżam sobie na święta do rodzinki, także no mam tak naprawdę wyzwanie, muszę się zmieścić w czasie, no tutaj nie ma jakby opcji, muszę to wbić dzisiaj. A i tak swoją drogą, wesołych świąt widzowie, wesołego jajka i takie tam, mam nadzieję, że spędzicie te święta jakoś fajnie. Zabrali mi wszystkie skrzynki, no nie mam żadnych skrzynek.
O, dobra, to był dobry ruch, żeby tutaj przejść. No i teraz troszkę kryształków się nazbierało, no i fajnie. O, nie, no nie mówcie, że się teamujecie tam. Dobra, chyba go zdradził jednak. Gościu próbuje się steamować, ale chyba coś im nie wychodzi. No właśnie, dziękuję bardzo. Dobra, sneaky time! No nie, zginąłem znowu jako trzeci! Ale dobra, 6 pucharków. Ważne, że do przodu. 20 pucharków do rangi 24. Dobra, widzowie, mały skip. Jesteśmy już 10 pucharków tylko od klasy 24. W międzyczasie zdarzyło mi się parę razy tak bez sensu przegrać, więc wam to po prostu skipnąłem. Ale tak, brakuje nam 10 pucharków, więc jedna, może dwie gry, jak dobrze pójdzie. I będziemy mieć 24 klasę. Ale powiem wam, że dawno tym Leonem tak nie grałem. A kiedyś to była moja bardzo ulubiona postać. I tak troszkę się oduczyłem. Czułem, przyznaję. No i teraz jest jak jest. Oj, no i właśnie widzicie, bez sensu tutaj zginąłem, ale dobra, plus jeden pucharek, no to w takim razie musimy teraz zdobyć 9 pucharków, co nie będzie proste. Ale w tej grze mam już 9 kryształków i parę fragów tutaj nabiłem w międzyczasie, więc kurde, może jest jakaś szansa. Tylko w ogóle ulta nie mam naładowanego. W ogóle tak, z tego co widzę, bardzo dużo ludzi gra Edgarem, strasznie, czasem 3 Edgary widzę naraz. A z drugiej strony też bardzo dużo ludzi gra Leonem, więc to też w drugą stronę działa. Dobra, mamy go! I cyk, 11 kryształków, no. Musimy to wygrać, musimy to już wygrać, no. Oj, ale możemy to łatwo przegrać też. Widać, że chcą się steamować wobec mnie. Ale nie tym razem, dobra. Słuchajcie, wielkie starcie, mamy szansę na zdobycie tych pucharków, ale kurde, Shelly wpadła zanim ja się zdążyłem namyślić tak naprawdę, także brakło nam jednego pucharka, chociaż nie, zwycięska passa dała nam 24 klasę. Piękna sprawa, udało się wbić. I teraz tak, właśnie Dominik, dobrze, że mnie zapraszasz, bo chciałem dosłownie powiedzieć, że zmieniam taktykę i zacznę grać duo. Wezmę sobie jakiegoś wida z klubu i po prostu zaczniemy grać. Także Dominik, świetnie, że akurat zaprosiłeś. Mam nadzieję, że sobie zagramy. A w międzyczasie oczywiście jeden stardropik do otworzenia, więc mam nadzieję, że jakieś monetki wpadną w dużej ilości. No, monetki tym razem nie. Także gramy z Dominikiem, zobaczymy, czy wykeruje mnie, czy może wręcz przeciwnie. Ojejku, o! No nie! Dobra, początek był tragiczny. Minus 9 pucharków to jest bardzo zły wynik. Ale no musimy to odrobić, wbić 25 klasę. Dobra widzowie, witam po cięciu. Jak widzicie, brakuje nam ostatnich pucharków już do wbicia 25 klasy. Ale powiem wam, że nie było łatwo. Naprawdę nie było łatwo. Na szczęście skorzystałem tutaj z pomocy i pewna koleżanka mi tutaj pomogła wbić tą rangę, więc dziękuję bardzo. I teraz słuchajcie, gramy i mam nadzieję, że to już będzie ostatnia gierka. Postaram się zagrać na maksa bezpiecznie, bo tyle ile razy podczas wczorajszej gry cofałem się już praktycznie do prawie 500 pucharków, no już wątpiłem, no do 500 może nie, no ale tak do 600 schodziłem, także wątpiłem, było ciężko, także widzowie, sorry, ale teraz będę grał po prostu bezpiecznie. Trochę wypadłem z sprawy, jeśli chodzi o grę Leonem, ale dobrze, potrzebujemy zdobyć tak naprawdę ile? Chyba 6 pucharków, jeszcze mamy zwycięską pasę, więc po prostu wystarczy nie zginąć. To już jest najprostsze, co można zrobić. Troszkę takim lamerskim sposobem, ale... A, no właśnie, już kurde, za długo tam siedziałem, będzie 0 pucharków. Plus 1, dobra, plus 1. No i słuchajcie, brakuje nam 5 pucharków, dobra. Dobra, coś tutaj się zadziało. Nie, nie! No nie wbiję chyba tej 25 klasy. Naprawdę nie wbiję. Przysięgam, że prześladuje mnie ta 25 klasa na Leonie. Cały wieczór próbowałem to wbić. Nie wbiłem. Dzisiaj coś tam się udało jakby podbić, ale no kurde, to nie jest to, nie? Brakuje mi tak naprawdę 7 pucharków cały czas. Dobra, plus 1 następna gierka. Tak będę sobie po prostu... Nie wiem czemu akurat tym Leonem tak mi słabo idzie. No po prostu jakoś tej postaci chyba do końca nie ogarniam. Nie wiem czemu, bo kiedyś naprawdę ją, nie wiem, lubiłem. Ale no jak nie naładuję ulta, to w sumie mam taki przypał. No co to ma być? No nie! Minus 9, ja po prostu mam dość. Dobra! No nie! No dobra, troszkę brakło kryształków, ale jest drugie miejsce, co da nam 8 pucharków, co znaczy, że brakuje nam 2 pucharków, czyli znowu jesteśmy bardzo blisko. Widzowie,
ta 25 ranga była dość trudna, dużo trudniejsza niż Cordelius, no i kosztowała mnie dużo tutaj nerwów, dużo kampienia, ale teraz wystarczy już zdobyć tylko dwa pucharki. No nie wiem, no nie umiem grać Leonem chyba, po prostu nie umiem grać Leonem, więc dlatego wrócę do Cordeliusa, jak tylko wbiję 25 rangę tutaj, no ale trzeba to wbić, trzeba to wbić. Chyba, że zaraz będę miał minus 9. O nie, naprawdę. Ja pierdzielę, minus 8, dobra, o czym ja mówiłem. Dobra widzowie, to jest ta gierka, no już zostało 4, mi zostało bardzo niewiele do wbicia 3. Tam praktycznie Shelly jest w sumie na dojazd, więc może nawet, kurde, jakimś cudem? Nie no, to nie ma sensu, ale słuchajcie, drugie miejsce oznacza, że też wbijamy 25 klasę, no i co? Udało się, choć przyznaję to po prostu szczerze, nie potrafię grać tym Leonem, nie potrafię grać tym Leonem i bardzo ciężko mi to szło, ale teraz przejdźmy do przyjemniejszych rzeczy, czyli tak, otwieranie, słuchajcie, no właśnie, otwieranie stardropików, zobaczmy co w sklepiku, no bo wczoraj nagrywałem ten odcinek i dzisiaj też nagrywam ten odcinek, ale w sklepiku nic nowego się nie pojawiło. No dobrze, widzowie, jeśli chodzi o Leona, tak, tutaj mamy srebro, więc odblokowujemy sobie kredyty oraz punkty mocy do zadymiarza i teraz napiszcie mi w komentarzu, którego mojego zadymiarza powinienem teraz bić na 25 klasę. Może Baza, nim zdecydowanie łatwiej mi szło, a może Dynamike'a. Dajcie znać w komentarzu i nara.